Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, myślę, że trzeba by zacząć od tego, że inaugurujemy nowy rok akademicki na tajnych kompletach, rok 2014/15, w sytuacji, która dla świata i dla Europy jest bardzo, bardzo ciężka. Wybaczcie więc Państwo, że teksty, które dzisiaj wygłoszę, będą w miarę dramatyczne, ale sytuacja jest spowodowana przez, mówiąc od razu, przechodząc do rzeczy, przez globalistów, którzy wyhodowali sobie przy pomocy arabskiego domina najróżniejsze organizacje zbrodnicze, z którymi później wspaniale walczą, między innymi kalifat islamski, który to, mówią oczywiście w telewizji, jak czy naprawdę, czy inaczej, zażynają poszczególnych dziennikarzy angielskich czy amerykańskich, ale nie mówią o tym, że ten kalifat jest to broń walczącego islamu, który ukrzyżował już ogromne ilości chrześcijan na terenach Iraku i Syrii i w torturach również ich krzyżuje i podżyna gardła. O tym w mediach masońsko-globalistycznych nie można się niczego dowiedzieć. Poza tym wygląda na to, że ktokolwiek by to byli, ale globaliści szykują zderzenie jeszcze potworniejsze niż to się dzieje w tej chwili. Zderzenie przypuszczalnie między dążącą do przewagi militarnej Rosją Putina, która się zapada ekonomicznie, gospodarczo, zapada się demograficznie, ale między tym, tą grupą, która jest grupą no jednak satanistyczną, a grupą satanistów gdzieś tam z zachodu. Więc te próby u nas w Polsce, wśród tych kundli, którzy się nazywają politykami, czy lizać tyłek Putinowi, a inni mówią, nie, nie, o wiele lepiej jest lizać Angeli, czy też Obamie, to są grupy, to jest mentalność naprawdę kundla. Dlatego też rozpoczynam ten cykl wykładów od tej broni, która jest nam dana i przy pomocy której zwyciężymy. Tą bronią są krucjaty różańcowe i marsze pokutne, które prowadzimy od kilku lat w Polsce, a krucjaty różańcowe, według tego, co twierdzi ksiądz Małkowski, 9 na świecie było zwycięskich, a nasza, Polska, od 3 lat jest krucjatą 10. Co je różni? Te krucjaty, o których za chwilę będę w cyklu chyba 3 lub 4 wykładów mówił, od naszej. Pierwsza rzecz, że tamte 9, co najmniej 9, było ich oczywiście więcej zwycięskich, ale tamte zwyciężyły. Nasza od 3 lat startuje. Czy można startować 3 lata? Można. Przy okazji bitwy pod Chocimiem powiem Państwu, dlaczego jestem pewien, że można w dalszym ciągu i trzeba być wytrwałym. Drugą cechą, która odróżnia naszą, to znaczy polską krucjatę 2011-2014, jak na razie, jest to, że jest to krucjata laików, wiernych katolików. W sytuacji, która powstała w episkopatach po Watykanum Secundum, nie mamy jak dotąd mocnej pomocy biskupów. Ściśle mówiąc, mamy pomoc biskupów. Mamy kilkunastu, chyba 16 biskupów w Polsce, czyli ponad 10%, którzy są
członkami krucjaty różańcowej za ojczyznę, ale nie potrafili oni stanąć na czele wszystkich pozostałych stali albo święci i papieże, jak w przypadku Lepanto, o czym za chwilę powiem, albo całe episkopaty. Więc my mamy sytuację o tyle trudniejszą. Ale zacznijmy od początku. Różaniec, to znaczy odmawianie wielokrotne tych samych modlitw do Matki Bożej, było przyjęte w Kościele Bożym, w Kościele katolickim od bardzo dawna, od pierwszych wieków. Natomiast, jak twierdzi tradycja dominikańska, ten różaniec podzielony na tajemnicę bolesną, radosną, bolesną i chwalebną, został objawiony świętemu Dominikowi w 1205 czy 208 roku, nie pamiętam dokładnie. I wtedy święty Dominik propagował ten różaniec, który się odmawiamy dotąd, to znaczy z trzech takich tajemnic, a w każdej z tych tajemnic po 50 zdrowaś Maryjo i po każdej dziesiątce jedno, czy też przed może, jedno Ojcze Nasz. Otóż ten różaniec w tej formie, to znaczy te trzy tajemnice, przypominam, radosna, bolesna i chwalebna, trwa już tyle, ile to tam, 800 lat. O zmianach, które próbowano zrobić wepchnąć nam przed laty kilkudziesięciu, dwudziestu czy trzydziestu, powiem w trakcie tego wykładu. Natomiast pamiętajmy, że Matka Boża, czyli Trójca Święta poprzez Matkę Bożą, bo ona jest pośredniczką wszystkich łask, daje nam wielkie pomysły i wielkich świętych w sytuacjach wielkiego zagrożenia. Wtedy, to znaczy na początku XIII wieku, takim wielkim zagrożeniem była rozszerzająca się jak pożar, błyskawicznie, herezja Katarów. Katarów, czyli Albigensów. Ja osobiście nie odróżniam tych dwóch nurtów. One są bardzo zbliżone i no, nie potrafiłem znaleźć wielkich różnic, ale szerzyła się ta herezja szczególnie na południu Galii, czyli tych krajów, które obecnie nazywamy Francją. Pamiętajmy, że wtedy, to znaczy gdzieś tam w XIII wieku, nawet w XIV, nie było narodu francuskiego. W cywilizacji łacińskiej, jak pięknie wykazał w swoim czasie Feniks Koreczny, pierwszym zespołem plemion mówiących tym samym językiem, mających zbliżoną cywilizację czy kulturę, które poczuły się narodem, to był naród polski. To się stało w czasie, czy też pod koniec rozbicia dzielnicowego, czyli jeszcze przed Francją Joanny d'Arc. Natomiast wtedy, czyli w XIII wieku, były poszczególne księstwa, które były własnością tych książąt. Część tych książąt większość czasu spędzała na kontynencie, część spędzała na wyspie, czyli na Wielkiej Brytanii, część w samej Brytanii, więc nie było poczucia narodowego. Natomiast wtedy, kiedy ta straszliwa herezja, zresztą niezwykle okrutna, herezje bardzo często, czy prawie zawsze, pod pozorem wielkich słów i wielkich tak zwanych idei, czy też zmiany idei, są niezwykle okrutne. Otóż w tym czasie ta herezja, czyli Albigensi, była niezwykle mocna, nie tylko, no może nie duchowo, ale w każdym razie ogarnęła ogromną ilość ludzi, plemion we Francji, w tym, co teraz jest Francją, w tym, co teraz jest Włochami i również w wielkiej ilości księstw, które teraz nazywają się Hiszpanią. Wyglądało, że to zbliża się koniec wiary katolickiej, że wszystko ogarną ci mówiący bardzo
przewrotnie, bardzo demagogicznie, Katarzy. I wtedy Matka Boża wzbudziła wielkich świętych, znaczy święty Franciszek z jednej strony, święty Dominik z drugiej, i święty Dominik dostał te objawienia, od których mamy różaniec w tej formie, w jakiej go obecnie używamy, czyli tych trzech wielkich tajemnic rozważanych w czasie odmawiania różańca. Święty Dominik, jak on to zrobił, to tutaj pominę, to każdy z nas powinien to sobie przeczytać, potrafił nawrócić bardzo wiele grup ludzi na południu Francji, którzy byli książętami czy też arystokracją katarską. Jedną z których pamiętam taką jakąś scenę, w której święty Dominik wygłasza wielkie kazanie przeciwko szatanowi, przeciwko bredniom, kłamstwom, albigensów. Wyśmiewają go arystokratki, kobiety, które są żonami i córkami właśnie książąt katarskich. I wtedy podobno nam się pojawił, nie podobno, na pewno się pojawił jakiś wielki smok, który bardzo te panie przeraził i który został przez świętego Dominika pokonany modlitwą właśnie różańcową. Tak według tradycji dominikańskiej rozpoczęło się nawracanie Katarów, to znaczy od żon i córek tych rycerzy katarskich. Spośród tych córek Katarów, których były wtedy już jakieś miliony przecież w Europie, święty Dominik stworzył pierwsze zakony dominikanek. Pierwsze zakony świętego Dominika to nie byli dominikanie, nie byli mężczyźni, tylko to były zakony żeńskie. I te zakony żeńskie powstały właśnie z tych nawróconych córek dziewczyn katarskich. Pierwsze chyba 18 czy 26 zakonów dominikanek to były właśnie byłe katarki. Otóż równocześnie papież zarządził wtedy krucjatę przeciwko Katarom. Krucjatę w sensie wojennym. A święty Dominik prowadził krucjatę różańcową. Zaraz sprawdzę, w którym to było roku. Bo mówię teraz, przejdę do bitwy pod Muret. I tutaj jest opis laicki, znaczy opis to podstawy Wikipedii, więc bardzo śmiesznie o cudach Bożych czyta się w Wikipedii. Miało to miejsce 12 września 1213 roku, jak oni mówią, podczas wojen albigeńskich. Otóż po stronie albigensów, czyli Katarów, były wielkie siły, między innymi hrabiego Tuluzy Rajmunda VI i króla Aragonii. Otóż oni się zjednoczyli. Ten król Aragonii nazywał się Piotr II. Otóż miał on również bardzo wielu tam Languedoci, Languedoc, to jest język południa, czyli południe obecne Francji. Miał on tam bardzo wielu wasali. I zgromadzili te wojska Katarów, zgromadziły wielkie dywizje, które szły przeciwko Szymonowi de Montfort. Ten Simon de Montfort był, nie można powiedzieć, że był Francuzem czy był Anglikiem, ponieważ on, jego włości były i w Anglii, i we Francji, a wtedy to jeszcze nie było podzielone na państwa, które jakoś przez pewien czas przy wojnie, na przykład od wojny dwóch róż, zaczęły bardzo się różnić i dzielić. Natomiast
Szymon de Beaufort był szefem krucjaty katolickiej. Miał pod sobą 870 rycerzy, w tym chyba 270 rycerzy pełnozbrojnych. Natomiast naprzeciwko nich stanęło te wojska króla Aragonii, czyli Piotra II i hrabiego Tuluzy Rajmunda VI, stanęło około 4000 zbrojnych na koniach, czyli konnych rycerzy, oraz około 40 tysięcy piechoty. To wszystko, przypominam Państwu, przeciwko 800 do 870 rycerzom krucjaty katolickiej. Otóż bardzo zabawnie czyta się właśnie na tym zupełnie lewackiej, kłamiącej najczęściej Wikipedii, jak oni wyjaśniają, jak to się stało, że wojsko, które atakowało i miało te 40 tysięcy piechoty i 4 tysiące jezdnych rycerzy, zostało pokonane przez Szymona de Beaufort, który miał 800 kilkudziesięciu rycerzy i nic więcej. Więc oni uważają, czyli ci lewacy, że przyczyną było użycie strzał i oszczepów. Natomiast król ten Aragonii, Piotr II, w czasie tej bitwy zginął i to była jedna z największych, zresztą strasznych jakichś rzezi, kiedy tych 800 kilkudziesięciu rycerzy goniło i machało tymi swoimi mieczami do zmęczenia. Mieczami, no pewnie topory jeszcze część z nich miała, czy też jakieś inne tam dzidy, żeby jak najwięcej tych katarów, heretyków, zdążyć zabić. Więc to było ogromne zwycięstwo krucjaty różańcowej, w ogóle niewyobrażalne, prawda? Mówię o proporcjach liczb. Ale ci panowie, to znaczy lewusy czy lewaki, wszystko jedno, nie wzięli pod uwagę, że nie tyle w tle, co realną siłą, która walczyła po stronie prawdy, to były między innymi te zakonniczki, dominikanki z tych 20 już wtedy paru zakonów żeńskich, dominikańskich, które zgodnie z apelami ich przewodniczącego, szefa, nie wiem jak to nazwać, świętego Dominika, modliły się na różańcu o zwycięstwo prawdy. Otóż wtedy cała Italia, wszystkie księstwa w Italii, które były katolickie, również na żądanie papieża modliły się o zwycięstwo krucjaty różańcowej. A jednocześnie Simon de Montfort stanowił zbrojne ramię krucjaty, które pokonał właśnie pod Mühe tych katarów. I w ten sposób zjednoczone siły katolików modlących się z siłami tych kilkuset rycerzy spowodowały zakończenie strasznej herezji katarskiej, która odradzała się co jakiś czas jako jakoś tam Bułgarzy, Bogomolcy, coś takiego. Te herezje się zawsze odradzają oczywiście, bo diabeł jest bardzo inteligentny, ale nie może wymyślić czegoś nowego, bo nie ma nic do wymyślenia. Zawsze coś antybożego wymyśli i to są powtarzane te same slogany. Nie mam w tej chwili czasu, by powiedzieć, jak te herezje katarów obecnie w XXI wieku się odradzają, to może kiedy indziej opowiem. Natomiast wtedy zobaczyli rzeczywiście katolicy, jak wielką jest potęgą siła modlitwy, siła szczerej, pokornej modlitwy, szczególnie właśnie modlitwy różańcowej. Drugim takim wielkim zwycięstwem różańcowym, w sumie opowiem Państwu o tych 9 zwycięskich i 10 krucjacie naszej. Ale to w trzech wykładach, natomiast teraz w tym pierwszym opowiem jeszcze tylko
chyba tyle zdążę, o Lepanto. Mianowicie, po ogromnych zwycięstwach gospodarczych i militarnych islamu, rozwinęło się Imperium Ottomanów, ottomańskie, i podporządkowało się całą zachodnią część Azji Mniejszej, czyli to, co teraz się nazywa Turcja. To było w 1354. Zajęli Adrianopol niedługo później. Później rozgromili wojska chrześcijańskie na Kosowym Polu. To ciągle jeszcze XIV wiek, to 1389. I poszli na podwój Europy. Tak jak globaliści sobie wyobrażają, że kalifat islamski pójdzie na podwój Europy teraz. Bo to nie liczcie Państwo, że to tam jacyś pastuchy siedzą sobie w Iraku i chcą tego podwoju Europy. Oni mają ogromne, nie wiem czy nie, nieograniczone konta w bankach globalistów. W każdym razie wtedy była ogromny pogrom sił katolickich pod Warną, gdzie zginął dowodzący tą bitwą nasz król Władysław Warneńczyk 1444, i jako wynik nastąpiła w ogóle koniec cesarstwa bizantyjskiego 8 lat później, 7, przepraszam, lat później, bo utrata Konstantynopola w 453. Czyli jako skutek przegranej, złej, może źle prowadzonej bitwy pod Warną, nastąpiła w ogóle koniec cesarstwa bizantyjskiego. I później, w następnych stuleciu, był jakiś Bajazet II, Sulejman Wspaniały, oni zdobywali cały Półwysep Bałkański i panowali zupełnie na Morzu Śródziemnym. I dopiero wtedy, zauważcie Państwo, dopiero wtedy islam opanował tereny dzisiejszej Syrii, Iraku, Egiptu i Półwyspu Arabskiego na stałe. Czyli islam nie był tam religią czy też władztwem, bo to się u nich łączy, wcześniej ugruntowanym. Potem 1521 Sulejman, zwany Wspaniałym, zdobył Belgrad. Otóż podszedł również pod Wiedeń, ale wtedy się nie udało ze względu na tak zwaną logistykę, jak się teraz mówi w żargonie, czyli brak zaopatrzenia, dobrego zaopatrzenia i jedzenia po prostu. Natomiast broniła się wtedy Malta, czyli atak szedł poprzez Maltę, poprzez Morze Śródziemne na całą Europę. I tam na tej Malcie 600 rycerzy joannitów i 8 tysięcy ochotników odpierało też szturmy, też dzięki religijności maryjnej, przed szturmy 30 tysięcy muzułmanów. I muzułmanie odstąpili. Natomiast wtedy opatrzność dała nam, katolikom, wielkich papieży. Jednym z największych papieży w historii był Pius V, który później został świętym. I on w połowie którego do XVI wieku ogromnym wysiłkiem i dyplomatycznym, i świętości organizował sojusz obronny Europy. Udało mu się wtedy zjednoczyć wiecznie skłóconych Genueńczyków z państwem weneckim oraz połączyli się z Hiszpanią i wojskami państwa kościelnego. Powstała tak zwana Święta Liga. Tu muszę Państwu, zająknąłem się, ponieważ przypomniała mi się wielka polska pisarka Zofia Kossak, która pisała o, bardzo radzę przeczytać jej książkę o bitwie pod Legnicą, gdzie w sposób niezwykle odważny pisała o tym, jakie były kulisy najazdu Mongołów w
XIII wieku na Europę. Otóż Mongołowie, które było plemieniem krwiożerczym, pustynnym, no, w sensie europejskim, prymitywnym, żyjącym na stepach, zagrozili i zdobyli Chiny, państwo środka. Otóż i chcieli te Chiny podporządkować się do końca. Chińczyk nie poddał się, tylko się ugiął. Chińczycy się wtedy, bo mają starą, wielką cywilizację, oni się ugięli i szybko stali się urzędnikami, bo oni potrafili pisać, potrafili myśleć logicznie. Stali się urzędnikami w państwie Mongołów, w państwie Hanów, a bardzo szybko stali się najwyższymi urzędnikami. Otóż wtedy mądrzy Chińczycy pomyśleli, jak tych barbarzyńców nie dopuścić do zniszczenia państwa środka. I powstał pomysł, który był wtedy realizowany wspólnie z Genuńczykami, którzy mieli już kontakty handlowe daleko na wschodzie, czy też na Dalekim Wschodzie, a którzy to Genueńczycy bardzo nie lubili wspominanych przed chwilą Wenecjan, którzy mieli wielkie rynki zbytu i faktorie, między innymi na Węgrzech. Otóż genueńscy kupcy poprowadzili przedstawicieli Mongołów, ale to akurat właśnie byli ci Chińczycy, którzy pod pozorem czy to dyplomatów, czy też handlowców, kupców, szperali i wąchali, węszyli po Europie. I po paru latach okazało się, że ci Chińczycy przekonali swoich nowych panów, to znaczy hanów mongolskich, że najlepiej to było, żebyśmy poszli razem na zachód, tam są bogate kraje, tam można gwałcić, łupić, mordować, palić. No i tak zrobiono. I tą drogą wojska mongolskie przyszły pod Legnicę, gdzie wspólnie wojska polskie, powiedzmy, czy też książąt piastowskich z pomocą niemieckich rycerzy próbowali się im przeciwstawić, ale ponieważ ta bitwa była niezwykle krwawa, zakończyła się rzezią, związaną zresztą z zastosowaniem po raz pierwszy broni chemicznej przez Mongołów w Europie, Mongołowie poszli tam, gdzie im doradzali Genueńczycy, to znaczy poszli na Węgry. I to jest ta konkurencja wielowiekowa między Genueńczykami i Wenecją, którą udało się pokonać dopiero właśnie papieżowi, który później został świętym, czyli świętemu Piusowi V, i on wystawił tą armadę, która była pod wodzą 24-letniego Juan de Austria. To znowu on nie był właścicielem Austrii, bo to był syn naturalny Karola V, cesarza Austrii i Hiszpanii chyba. I ta armada na jesieni 1571, we wrześniu, popłynęła w kierunku ogromnej, największej w historii floty, jaką muzułmanie zgromadzili, i mieli już tą flotę na podbój Europy w okolicy Patras i w okolicy Półwyspu Peloponeskiego Grecji. I wtedy ten młody chłopak, 24-latek, zdecydował się, zamiast czekać, patrzeć, co się stanie, zdecydował się na nagły atak. A co by się mogło stać? Już do tych wielkich armii okrętów muzułmańskich przyszedł również Bey Algeru, który miał bardzo dużą flotę, i przyszli również, przyłączyli się piraci muzułmańscy, którzy grasowali po morzu
Śródziemnym. Ale mogło się ich przyłączyć o wiele więcej. I teraz przechodzę do meritum. Święty, jak się okazało, naprawdę święty papież Pius V, w całej Europie, która miała kontakty z nim przy pomocy tych komunikacji, która wtedy była, nakazał krucjatę różańcową w obronie wiary prawdziwej, w obronie Europy również. Więc we wszystkich miastach pojawiły się procesje, marsze pokutne, krucjaty różańcowe na mieście, krucjaty w kościołach całodobowe. I one się modliły. A Juan de Austria zobaczył, nie, nawet nie zobaczył, bo to była mgła. Zaraz, to się działo z września na październik. Ja mówię to 5 października 2014, a Juan de Austria podjął decyzję 6 października 1571 i z 6 na 7 października flotylla Świętej Ligi popłynęła przy w miarę pomyślnym wietrze w kierunku Lepanto, czyli to jest koło Peloponezu, koło Grecji. I tam w tej zatoce niespodzianie ze mgły, niespodzianie chyba dla wojsk sułtana i tego Ben Alego z Algerii, pojawiła się flota katolicka. Bardzo ucieszeni, bo mieli ogromną przewagę, muzułmanie, rozwinęli się w taki półszeroki, półksiężyc, żeby zagarnąć tą mniejszą i słabszą pod względem artylerii flotę katolicką. A wodzowie katoliccy, których szefem był ten 24-latek, ale tam był również, nie pamiętam jak się nazywał, wysoki dowódca z Genui, postanowili te swoje siły ustawić w szyku torowym, to znaczy jeden za drugim, te okręty oczywiście żaglowe i boczne skrzydła. I tak ze względów taktycznych, a nie ze względów duchowych, nastąpiło zderzenie półksiężyca, który otaczał, z tym krzyżem katolickim, który szedł na środek. Bitwa ta zaczęła się ogromnym niepowodzeniem wojsk katolickich. Już nie pamiętam, które z tych okrętów zostały zatopione, ale było to duże niepowodzenie i brak dobrego wiatru. Ja jestem żeglarzem, więc mogę Państwu powiedzieć, co jest strasznego, kiedy w czasie na przykład regat inni mają dobry wiatr, a ja nie mam wiatru. Więc Juan de Austria i całe wojsko katolickie nie miały wiatru. I wtedy któryś z tych wodzów katolickich, zdaje mi się, że to był ten dowódca genueński, pobiegł i Juan de Austria również, nakazał również oni modły różańcowe, a pobiegł na swój okręt, gdzie była pierwsza kopia obrazu Matki Bożej z Guadalupe. I ta kopia, która była na tym okręcie wojennym katolickim, zachowała się i jest teraz gdzieś pod Genułą. I prosili Matkę Bożą o ratunek. I wtedy, kiedy ci, jeszcze zachowam, powiem Państwu dlaczego za chwilę, kiedy ci wodzowie katoliccy prosili Matkę Bożą, powiał taki wiatr, że oni mogli wbić się w te wojsko tureckie, algierskie, muzułmańskie i je rozbić. Był tam również hrabia Babarigo, który dowodził jednym ze skrzydeł, a dla mnie to jest o tyle istotne, że często piszę na swojej stronie dakowski.pl i często mówię, jak niezwykle ważną rolę pełni biurko, które jest w tej chwili w apartamentach papieskich, których nie zamieszkuje Franciszek, w którym mieści się ta druga połówka trzeciej tajemnicy fatimskiej, właśnie
w biurku szafce Babarigo, tego bohatera zwycięzcy spod Lepanto. W każdym razie wtedy pod Lepanto Matka Boża z Guadalupe, że tak powiem, poprowadziła tych rycerzy katolickich naprzód, do zwycięstwa i bardzo szybko nastąpiło rozczłonkowanie, rozbicie tych przeważających w sensie militarnym wojsk muzułmańskich. Sam ten Bey Algeru, czyli Ali chyba, ze swoimi zdążył we mgle jakoś uciec, ale reszta nie uciekła i, żeby podać liczby jeszcze, została wyrżnięta. Tych tureckich galer i jednostek pomocniczych było ponad 300. Natomiast tak, natomiast ten dowódca, czyli Ali Pasza, zginął, a widok jego zatkniętej na pikę głowy odebrał niedobitkom w jego flotylli serce do walki. I ta zielona chorągiew tak zwanego proroka, nigdy nie zdobyta w walce, została ściągnięta z marktu i my, czyli rycerze katolicy, ją przejęliśmy. Głównodowodzący Ulagh Ali rozpaczliwym manewrem próbował się przedrzeć, no i przegrali. Flota turecko-islamska przestała istnieć. 150 okrętów zostało zatopionych, 117 zdobytych, a jedno 50 uciekło z pola walki. Zginęła ponad połowa z 75-tysięcznej armii, całych żołnierzy. 10 tysięcy Mahometan dostało się do niewoli, a uwolniono również 15 tysięcy chrześcijańskich niewolników, którzy wiosłowali na tych galerach. Otóż to wszystko to było zwycięstwo różańcowe. I Państwo wiedzą, że wtedy nie było SMS-ów, telefonów, radia, czegoś takiego. Otóż działo się to 7 października. 7 października we wszystkich kościołach i klasztorach wiecznego miasta trwały nieustanne modły, a święty papież całą noc spędził na modlitwie. Wieczorem 7 października, bo to muszę przeczytać, żeby było dosłownie, kiedy był w trakcie załatwienia jakichś spraw ze swoim skarbnikiem Bartłomiejem Bucottim, przerwał nagle pracę, otworzył okno i wzniósł oczy do nieba. Święty Pius V. Teraz nie czas się tym zajmować, powiedział. Idźmy podziękować Bogu, ponieważ nasza flota spotkała turecką islamu i zwyciężyła. A dopiero 21 października, to znaczy po 2 tygodniach, goniec floty dotarł z tą wiadomością do Rzymu. I stąd relacja tych, którzy tą bitwę przeprowadzili, była taka. Non virtus, non arma, non duces, sed Maria Rosari victores non fecit. Nie potęga, nie moc, ani broń, ani dowódcy, lecz Maria, różańca świętego, uczyniła nas zwycięzcami. I ten Don Juan de Austria poszedł pieszo do Loreto, tak jak obiecał, z podzięką Matce Boskiej. I wtedy ten dzień wiktorii papież ustanowił świętem Matki Bożej Zwycięstwa. Później zostało to zamienione na święto Matki Bożej Różańcowej i tak dalej. Otóż te dwa wielkie zwycięstwa były nam drogowskazem, były wskazówką, co my mamy robić w sytuacji porównywalnie ciężkiej, bo nie dość, że tej agresji jakiegoś kalifatu islamu, ale również tej agresji globalistów, którzy podjudzają i rządzą tymi kilkoma diabłami, które są na świecie. Mówię o obecnej imperialnej Rosji, czy o kalifacie, czy o tym, co się dzieje w Stanach. Rządzą w tym kierunku, żeby wszystko zderzyć, żeby było solve et coagula. Otóż my do tego nie możemy dopuścić.